Niesamowite nagranie. W ciągu sekund elektrownia przestała istnieć. Rugelej. Spektakularne wyburzenie wież elektrowni. Cztery olbrzymie chłodnie kominowe znajdujące się na terenie byłej brytyjskiej elektrowni węglowej Rugelej zostały wyburzone podczas kontrolowanego wybuchu. 114-metrowe konstrukcje w ciągu spektakularnych 5 sekund zamieniły się w gruz, na zawsze zmieniając okoliczny krajobraz. Po ponad pół wieku od wybudowania cztery ponad 100-metrowe chłodnie kominowe zostały w efektowny sposób wyburzone. Rozbiórka trwała kilka sekund i obserwowana była przez tysiące lokalnych mieszkańców. Każdy chciał zobaczyć, jak charakterystyczne budowle znikają w kłębach dymy. Nawet podczas spotkania piłki nożnej zawodnicy na chwilę oderwali wzrok z murawy, by podziwiać tę chwilę. Nagrania ze zdarzenia podbijają internet, a w związku z tym, że każdy znał planowaną godzinę detonacji, możemy znaleźć mnóstwo materiałów z wielu różnych zakątków tej części Wielkiej Brytanii. Leżące w samym sercu kraju Rugelej w latach 50-20 wieku stało się centrum wydobywania węgla. Wkrótce zbudowano tam elektrownie, które prężnie działały przez wiele lat. Pierwsza z nich została zamknięta w 1995 roku po spaleniu ponad 40 milionów ton węgla i rok później zburzona. Zaprojektowano ją z myślą o pobieraniu paliwa z lokalnej kopalni, której koniec oznaczał również koniec dla niej. Natomiast druga dotrwała do 2016. W końcu spadek cen rynkowych i wzrost kosztów emisji dwutlenku węgla spowodował rozpoczęcie procesu likwidacji, który ma się zakończyć do końca bieżącego roku. Następnie w tym samym miejscu ma powstać 2300 domów zbudowanych zrównoważenie. Ta innowacyjna przebudowa pomoże tchnąć nowe życie w lokalną społeczność, zapewniając nowe miejsca pracy, tysiące niskoemisyjnych domów i nową szkołę, jednocześnie wspierając nasze ambitne zobowiązania klimatyczne, skomentowała minister energetyki Anne-Marie Trevelyan.